Za chwilę odbędą się łączności tradycyjnie 13 o godzinie 20. No i w dniu dzisiejszym naszykowałem radiotelefon samochodowy CR8900. Natomiast do posłuchania, ewentualnie do odezwania się w paśmie PMR, przygotowałem takie też maleństwo. Jest to taki Chińczyk po prostu. Nieduża moc, bo ma tam w granicach 20 W, ale zmierzyłem, więc te 20 W tutaj maksymalnie z tego radia nie wychodzi, tylko w granicach 15. Natomiast tak czy inaczej używam małej mocy low. Natomiast dlaczego zdecydowałem się na ten radiotelefon? Proszę zobaczyć. Ten radiotelefon ma możliwość słuchania 4 kanałów. Więc można ustawić sobie 4 różne częstotliwości, obojętnie z jakiego pasma. Więc no, bardzo fajny radiotelefon. Zamiast... O, ktoś tam się już odzywa. Na dole mamy pasmo właśnie PMR 446-01875. No, to jest drugi kanał pasma PMR. No i do tego radiotelefonu też jest taki mikrofon podświetlany, pełna klawiatura. No i przyszykowany długopis, także zobaczymy, co dzisiaj wyjdzie z tych łączności. Blokada szumów można włączyć, tylko no właśnie, jeśli będzie jakaś dalsza stacja, niestety nie usłyszymy jej. Wprawdzie w tej chwili... Wprawdzie antena jest na dachu, ale bardzo dużo cienkiego niestety, byle jakiego przewodu antenowego. No niestety... Zrobiłem to, co mogłem przed zimą. W tej chwili, no niestety, trzeba czekać. Trzeba czekać niestety na lepszą pogodę. Niestety, nie wejdę teraz na dach, żeby to zmieniać. No, przez chwilę słyszałem jakąś młodzież chyba. No, ale to słabiutko było. Jak dla mnie oczywiście. Grzeje ta standardowa marki, tarkówek fabryczny do mnie doleciał. Na razie też tych dwóch panów słyszałem. Podobno jeszcze Japonna tu, ale Japonna do mnie też nie doleciała. No próbujemy, próbujemy. No może spróbuję zawołać teraz na 13. Ogólne wywołanie w testach łączności, ogólne wywołanie w testach łączności, woła ML446, woła i słucha. Ogólne wywołanie w testach łączności ML446, woła i słucha. Zapraszamy, zapraszamy. Ktoś tam chyba daleko próbował. Jeszcze raz, proszę bardzo.
ogólne wywołanie w testach łączności. Ogólne wywołanie w testach łączności. Tu ML446 woła i słucha. Kolega mnie też słyszy, tu Mike Lima 446 Andrzej. Ogólne wywołanie, tu ML446 woła i słucha. Jeszcze raz bym poprosił, jeszcze raz, jeśli można. No, tu słabiutko idzie, zobaczymy tu. Ogólne wywołanie w testach łączności. Tu Mike Lima 446 woła i słucha. Jeszcze raz, Karolu, powtórz, bo drugie radio miałem troszeczkę głośniej ustawione. Powtarzam, na 11 w SSB zaczynają pomału dolatywać do mnie, tylko poza moim zasięgiem. Rozumiem. No to jeszcze tu raz zawołam. Przed chwileczką ktoś tam też z tobą rozmawiał. Nie wiem, nie usłyszałem skąd kolega był, ale to... Może później się dowiem. Ogólne wywołanie, tu ML446, woła i słucha, zapraszam do łączności. Chyba kolega z samochodu, jeśli mnie słyszysz, kolego, jeszcze raz powtórz, bo troszeczkę sztachetowało i cię, no niestety, troszeczkę urwało. Tu Dawid, ja pozdrawiam ciebie 5/8. Dziękuję bardzo, Dawidzie. Potwierdzam raport. Dla ciebie 5/9. Jestem na Grochowie przy rondzie wiatraczna. Dzięki kolego. Zwrotny raport rejestruję szyki sam. Drugi operator to jest Marek, to jest tej samej górki. To Łukasz, to jest idealnie 5/5. A ta pani Anny przypadkowo nie ma?
Krzysztof, kopiec Powstania Warszawskiego. Andrzej do Krzysztofa, zresztą tu ML446. Krzysztofie, jeśli mnie słyszysz, proszę o odpowiedź. Raport dla ciebie od razu podaję, 5-9, bez problemu. Krzysztof, jeśli mnie słyszysz, proszę odpowiedź. Tu Mike Lima 446. No to cieszę się. To bardzo dobrze. Tutaj zamieszkania. W tym momencie na kopcu Powstania Warszawskiego. Witam kolego, potwierdzam, łączność jest między nami, bez problemu. 5-9 dla ciebie raport, jeśli mógłbyś jeszcze raz powtórzyć imię, z tej strony Andrzej, Andrzej ML446. Łukaszku, z tej strony operator Krzysztof, kopiec Powstania Warszawskiego, 5-9. Mnie to chyba kolega na kopcu, kolega Krzysztof chyba mnie nie słyszy. Krzysztof Kopiec, czy mnie odbierasz? Tu ML446. Chyba niestety kolega Krzysztof z Kopca mnie nie odbiera. No dobra, spróbujemy jeszcze raz w paśmie CB. Ogólne wywołanie, tu ML446, wołaj słucha. No tu niestety cisza, to ustawimy sobie
11 kanał, mamy górna wstęga. Ratownika 12 ją zgarnie. Mariusz Zakroczyn. Brek Andrzej Sakson. Cześć Jarek. Też cię odbieram bez problemu. Ktoś tu jeszcze próbuje. Proszę bardzo. Ładniutko. Thank you.
to jest CRE 8900, moje samochodowe. No tu przed chwilką było słychać Mariusza Zakroczym, może nas odbiera, może mnie słyszy. Mariusz Zakroczym, tu Andrzej ML 446. Ciebie też bardzo ładnie odbieram, śmiało 5, no... 5-8 można dać. Nie odbieram niestety, nie słyszę go. No niestety, nie odbieram. Ciebie słyszę bez problemu, natomiast kolegi, niestety nawet, no, zmiany szumu nie ma. Ja mam takie pytanie ogólne do wszystkich. Czy słyszał ktoś może w dniu dzisiejszym jakieś hasło podawane?
Dzięki za info. Staramy się nikogo nie podeptać. Za dużo echa masz. Okej. Jego kolega z Kruszyna to też dobrze słyszałem. Tutaj Mike Lima 1059, też się odbieram. To podobna lokalizacja jak Andrzej Saxon. Ja jeszcze, Karolu, nie wiem, ze 3 minutki, powiedzmy do 20:30 i będę się zbierał, bo jeszcze muszę do domu dojechać. Spoko, Andrzej, ja też się zwijam, bo widzę, że dzisiaj taka lupa trochę jest z tymi raportami i tyle. No mniej osób, bo zimno, komu by się chciało wychodzić na dwór i robić łączności? Za zimno. Jeszcze na chwilkę na 11 pójdę.
wywołanie ogólne, wywołanie w testach łączności. Tu Mike Lima 446. Wołaj, słucha. No dobra, niech koledzy jeszcze rozmawiają sobie, natomiast ja już kończę, bo czas jeszcze do domu dojechać, także pogoda niewesoła, a mnie czeka jeszcze powrót do domu. Także dziękuję wszystkim za testy łączności, za rozmowę i do następnego 13.